Czemu tak dużo polityki było w twoich filmach? To słuchaj, bo polityka była dookoła nas i jest do dzisiaj dookoła nas, a w tamtych czasach akurat, kiedy robiłem te filmy, to pewnie wydawało mi się, że ta polityka ma jeszcze jakiś sens, to znaczy, że od polityki coś zależy, a przede wszystkim, że ta polityka w jakimś tam stopniu zależy od nas. Prawdopodobnie to było związane z nadziejami, które wszyscy mieliśmy, wszyscy w Europie i w Polsce, my też, nawet w Polsce, w komunistycznym kraju, mieliśmy nadzieję, że to się jakoś zmieni na lepsze. Że to się jakoś da zreformować, że to się jakoś da ułożyć, bo wtedy o tym, żeby komunizm się zlikwidował sam z siebie, to nikt nie myślał. Myśleliśmy raczej o tym, żeby było lżej, żeby było troszkę więcej wolności, odrobinkę więcej swobody poruszania się czy rozmawiania o czymkolwiek. Ludzie mieli poczucie, patrząc na ekran, że opowiada się o nich. Ja myślę, że to była istotna cecha filmów z lat 70., że ludzie zobaczyli siebie samych na ekranie. No ale wreszcie poczuli się też razem. Poczuli się razem, zrobili coś. Jakiś przewrót. No tak, zrobili. No, najpierw jeden, potem drugi. Potem drugi. I ten drugi skończył się tak, że osiągnęliśmy to, cośmy chcieli. No i cośmy osiągnęli. Gówno, praktycznie biorąc. Osiągnęliśmy wszystko, cośmy chcieli, tylko się okazuje, to wszystko, cośmy chcieli, to, co osiągnęliśmy, jest karykaturą tego, cośmy chcieli. Nawet gorzej można by powiedzieć. Gdyby coś mogło zależeć od ciebie w polityce, zrobiłbyś coś dramatycznego? Co masz na myśli, żebym podarł koszulę, żebym wziął sztanda i podpisał coś, wystąpił publicznie, że w obronie... Teraz możesz występować, teraz możesz występować w jakiejkolwiek sprawie chcesz i to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ możesz zrobić i powiedzieć, co chcesz i nikt za to nic nie zrobi. Kiedyś było pewne ryzyko. Mhm. Czymś tam się ryzykowało, niewielkim, ale czymś tam się ryzykowało. Dzisiaj nie ma żadnego ryzyka, możesz wszystko powiedzieć, no i co z tego? Wszyscy ciągle mówią, czytasz ale gazetę... Mógł pociągnąć ludzi do ja nie chcę pociągać sprawy, ludzi, broń Panie Boże, ja w ogóle nie zajmuję się pociąganiem ludzi do niczego. Ale gdybyś mógł, to zrobiłbyś coś takiego dla dobrej sprawy? Nie zrobiłbym niczego takiego, bo po prostu nie chcę nikogo pociągać. Mhm. Nie chcę być w ogóle za nic takiego odpowiedzialny. Mhm. No twój pociąg zdaje się, nie? No to cześć!